ciężarówki na granicy. Polacy pozytywnie zaskoczyli obcokrajowców. Kilkaset ciężarówek opuściło Dover. Polacy pomagają w testowaniu. Obcokrajowcy zaskoczeni. Ponad 700 ciężarówek albo już przekroczyło kanał La Manche, albo zostało odprawionych do przejazdu od czasu, gdy Francja otworzyła w środę granicę, ale na wyjazd z Wielkiej Brytanii wciąż czeka ok. 5000, podała stacja BBC. Od czwartku w testowaniu kierowców pomagają polscy medycy. My płacimy za te testy. Do Wielkiej Brytanii poleciało około 15 tysięcy testów, mówił w Polsat News Michał Dworczyk. To oznacza, że do hrabstwa Kent dotarła duża liczba kolejnych ciężarówek, bo w czwartek liczbę czekających w kolejkach szacowano na 4 tysiące. Największą grupę wśród oczekujących stanowią Polacy. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. W ich przeprowadzaniu i rozładowaniu kolejek pomagają żołnierze. W piątek brytyjskie Ministerstwo Obrony podało, że do 320 wojskowych już obecnych w Kent dołączy kolejnych 800. W piątek wczesnym popołudniem do Wielkiej Brytanii przyleciało 30 wojskowych medyków z Polski, w tym 20 z członków Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy również będą pomagać w przeprowadzaniu testów. Zmienią oni 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z CSK MSWiA, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb, którzy przez całą noc z czwartku na piątek wykonywali testy i są już w drodze do Polski. Jak informował konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek, wykonali oni 1260 testów. Zaskoczeni kierowcy z Bułgarii, Łotwy, Czech, Włoch, Litwy. My płacimy za te testy, to są testy pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych, łącznie poleciało do Wielkiej Brytanii i około 15 tysięcy testów. Część została przewieziona z Potełku, część była w Warszawie w magazynach MSWiA Szpitala na Wołoskiej, mówił w rozmowie z Polsat News szef kancelarii i premiera Michał Dworczyk. Podkreślił, że olbrzymie podziękowania należą się wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, którzy wczoraj w tak krótkim czasie w Wigilię zdecydowali się na tę służbę. Byli oni transportowani z całego kraju, pomagała również policja, dodał Dworczyk. Miło było oglądać twarze zaskoczonych kierowców, Bułgarów, Łotyszy, Czechów, Włochów, Litwinów, którzy ze zdziwieniem dowiadywali się, że to polscy lekarze przyjechali, by pomóc im w tej trudnej sytuacji, zauważył szef kancelarii i premiera. Testy na obecność koronawirusa wykonywane są w Dover, na nieużywanym lotnisku Manston oraz na prowadzącej do Dover drodze M20. Negatywny wynik testu jest warunkiem wjazdu do Francji. Granica otwarta dla osób z negatywnym testem za tor to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęły na 48 godzin granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii, przy czym nie dotyczyło to tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób mających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.